Nexonova to kolejna udana premiera Navroadu. Tym razem dostajemy tablet całkowicie czarny z wykończeniem przypominającym lakier samochodowy typu Metallic. Plastikowa konstrukcja nie jest może szczególnie wytrzymała, ale też nie tym urządzeniem ma zawojować rynek. Jeszcze krótko o portach. Znajdziemy tu slot na karty microSD, gniazdo microUSB, HDMI, gniazdo zasilania, wyjście słuchawkowe, mikrofon i przyciski fizyczne. Teraz najważniejsza rzecz. Ekran IPS o rozdzielczości Full HD i jasności przekraczającej 350 kandeli na metr kwadratowy to sprawa ważna, bo w dużej mierze definiująca tablet. Opisywany panel znalazł się w sprzęcie, którego cena nie przekracza 1000 zł. 1920x1080 pikseli musi jednak być wspierane przez konkretny chipset, dlatego producent postawił na ROG chipa RK3188 z Cortexem A9, 2 GB RAM-u i grafiką Mali 400. Przekłada się to na wyjątkowo płynne działanie w menu, pulpicie czy podczas wertowania stron internetowych. Co więcej, z przyjemnością zagra się też w każdą, nawet wymagającą grę, od Asfalta 8 i Mortal Kombat 4 począwszy. Podobnie jak w niedawno recenzowanym Nexo Go, tak i tutaj zadbano o Androida 4.2 z doskonałą optymalizacją. System dostajemy od razu po wyciągnięciu tabletu z pudełka. Nexonova bazuje na baterii o ogromnej pojemności. 10 000 mAh powinno teoretycznie wystarczyć do wszystkiego, jednak w praktyce czasy pracy zawodzą. Tablet osiągnął maksymalnie niecałe 5 godzin surfowania w sieci, co nie jest szczególnie dobrym wynikiem. Na szczęście akumulator jest jedyną wadą Nexonova, zresztą zupełnie do przełknięcia, jeśli przypomnimy sobie o jego przeważających zaletach. Poza dobrym ekranem i świetnym wyświetlaczem, producent zadbał też o nie najgorszy 5-megapikselowy aparat i wsparcie dla różnorakich urządzeń w trybie OTG. Jeśli szukasz fajnego urządzenia do multimediów, spójrz w stronę produktu Navroadu.